17. edycja konkursu na potrawę regionalną i wypieki ciast upłynęła pod znakiem kulinarnych rarytasów oraz cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem koncertu zespołu Piękni i Młodzi. Kulinarne święto trwało 2 dni. Piątek, 21 kwietnia, upłynął pod znakiem degustacji i wyboru najlepszych potraw. Zadanie było nie lada wymagające, bo wszystkie zgłoszone do konkursu smakowitości zasługiwały na to, by je wyróżnić. Miały niesamowite walory smakowe, a do tego jeszcze były pięknie wyeksponowane. Nic dziwnego, że w trakcie obrad, których celem było wyłonienie tych najlepszych potraw oraz ciast, było sporo rozbieżności. Piszemy tak, jak wyszło, tak? Tak, jakbyśmy ocenili. Czyli pierwsze miejsce, 78, drugie, jest ciasto tofu słonecznikiem. Tak, i pijak jest trzeci. Jak? Wszystko. Ale fajne, nie, spokojnie, tak. No to dobra, ale jeżeli tak, to... A nie, okej. Okay. No to dajemy te... No to okej, okay, jeżeli... Ciasteczka za nasem, to jest to, jest to drugie miejsce. No i tamto dostaje chyba trzecie. No to tam trzecie, no nie ma innego wyjścia. Trzy pierwsze miejsca nie powiemy, bo to jest ogromna tajemnica, ale zdradzimy, że to jest rolada z gęsi, łososiowe sakiewki w sosie bazyliowym i skap z orzechami i suszonymi morelami. Ale to nie jest kolejność. Co by to nie znaczyło, wszystko jest pyszne. No, ale to nie jest taka kolejność jak podana celowo, żeby to było niespodzianka. Tak jest. Ostatecznie jednak jurorom udało się dojść do porozumienia. Oficjalne wyniki zostały przedstawione uczestnikom wielkiej imprezy plenerowej dzień później, w sobotę. Wówczas na terenie zielonym przy Wiejskim Ośrodku Kultury zebrało się wiele osób. Oferta przygotowana przez organizatorów okazała się bardzo atrakcyjna. Najpierw poznaliśmy najlepsze ciasteczka. Zwyciężyły babeczki w postaci minionków oraz koszyczki z masą i owocami. Julia Juśko. Julio, jeżeli jesteś z nami, to powiem Ci, że masz pierwsze miejsce. Chwila dla fotoreporterów, bo za chwilę nieco starsi się tu pojawią na scenie. No pierwsza nagroda jest naprawdę przepotężna. Po ogłoszeniu wyników w tej kategorii przez ponad godzinę publiczność zabawiali artyści z krakowskiego biura promocji oraz Teatru Małego. Wybuchające raz za razem salwy śmiechu świadczyły o tym, że występ przypadł widzom do gustu, tym, którzy zdecydowali się spędzić popołudnie w Sobinie. Oczekiwanie na wyniki w pozostałych kategoriach minęło dzięki zabawnym skeczom bardzo szybko. Gdy na scenie pojawili się jurorzy i prowadzący z kartką z nazwami zwycięskich potraw, napięcie sięgnęło zenitu. W kategorii potrawa regionalna zwyciężyła kaczka faszerowana, przygotowana przez Danutę Sochę. Dziękuję. Gratulujemy. Będzie dużo. Przypomnę, to była kategoria potrawa regionalna. To jest kaczka nadziewana z mięskiem i z pieczarkami. Temperatura wzrasta. To jest przygotowanie. No, wybrałam te kości, żeby było łatwiej później, jak się ją przyrządzi, kroić. Nie? Tylko zostawiłam skrzydełka, nóżki, a tu cały ten korpus to wyjęłam i przygotowałam z mięsa mielonego nadzienie i do tego dodałam właśnie te przyprawy, które daję i pieczarki. Nadziałam i do worka takiego, do rękawa, do no i się upiekło. Już robiłam to nieraz, więc właśnie tak sobie pomyślałam, że zrobię tą kaczkę, bo wszędzie zdobywa po rodzinie, po koleżankach furorę taką smakową i no, że coś fajnego, coś innego. Dużo ma Pani w swoim repertuarze innych dań, które są równie smakowite, czy to jest akurat takie wyjątkowe? Być może, ja pamiętam tutaj przed 4 laty chyba robiłam też taką to mamałygę, o właśnie, i też to było tutaj, drugie miejsce zdobyłam. Znaczy lubię i chyba no, dobrze to gotuję, dobrze to przyrządzam, więc nikt się nie skarży. Lubię kuchnię, lubię piec, lubię gotować. Członkowie rodziny, jak się zachwycają smakiem, to jest miło, ale na pewno bardziej miło jeszcze jest, jak się odbiera nagrody w takim konkursie. Oczywiście, no oczywiście, że tak. No nie spodziewałam się, jestem zaskoczona i mile zaskoczona, nie? Tym bardziej, że wstawnęła Pani w szranki no, z osobami, które potrafią gotować. No oczywiście, ja nie mówię, że jestem najlepsza, ale... No są ludzie doskonali, ale po prostu lubię to też i właśnie sołtys zrobił zebranie i żeby wystąpić, żeby udział, żeby też tutaj uczestniczyć. Co roku tutaj, ja w zeszłym roku nie byłam, ale myślę, no czemu nie mu. Zapraszamy.
trzeba, jak to się mówi, tą wioskę troszeczkę, no, żeby wszędzie uaktywniać się i udzielać się, co potrafię, żeby pomóc zrobić. Czemu? Pani, że lubi pani gotować, a dlaczego lubi pani? Czemu? No, nie wiem, to chyba we mnie takie coś jest. W kategorii potrawa współczesna zwyciężyły łososiowe sakiewki z sosem bazyliowym, które przygotowała Marta Sobczak. Pani Marto? To jest bardzo prosty przepis. Sakiewki to są tak jak ciasto do pierogów się robi. Później ciasto. Łosoś się kroi w takie drobniutkie paseczki, cebulka, do tego śmietanka i to się troszeczkę tam zagotuje. Do tego jeszcze ser Roquefort. No i to wszystko zawija się w tym. Jeszcze sos bazyliowy do tego. Także. A skąd ten przepis? To owoc takiej własnej kreatywności, czy gdzieś tam za... Patrzyłam i swoje takie różne przyprawy jeszcze dodatkowo dałam tym bazylię i ten. Także tak to wyszło. Dla osób, które gotują, to zawsze pewnie jest tak, że dużą taką nagrodą jest, jak komuś smakuje, ale jak się dostaje nagrody w konkurencji, gdzie rywalizuje się z innymi, którzy na pewno gotować potrafią, to chyba frajda i radość jest jeszcze większa. No, oczywiście, gdzie nie, w ogóle nie przypuszczałam, że mogłabym coś wygrać. Wśród ciast za najlepsze uznano różę autorstwa Małgorzaty Langowskiej. To jest miejsce pierwsze, duże brawa! No my możemy sobie, drodzy Państwo, tylko wyobrazić, jak to mogło smakować. Róże, makinki, w środku jabłko. Duże zaskoczenie i nie spodziewałam się, bo ja nigdy nic nie wygrałam. A ile razy brała Pani udział? Tylko dwa razy. No to statystyka i tak nie. Dobra statystyka. Co to za ciasto, jak się je przygotowuje? To są muffinki w kształcie róż. A jak się przygotuje? Proste. Ciasto francuskie i zawija się w, jak to się mówi, jabłka, żeby były w kształcie róży. No troszkę techniki trzeba do tego. Takie łatwe, żeby jabłka wyglądały jak róża. Tak, dosłownie wyglądały jak róża. Także... A ja wiem, bo widziałem. A widziałem. Czyli nie kłamie. Czyli nie kłamie. Często pani piecze ciasta i co jest fajnego w pieczeniu ciast? Największa frajda jest wtedy, jak komuś smakuje, czy może jak się na przykład wygrywa takie konkursy? To znaczy, jak smakuje. A jak wygrywa, to jest taka nagroda za to, że się piecze. A piekę co soboty. W sumie do konkursu zgłosiło się 72 adeptów sztuki gotowania. Jurorzy byli pod wielkim wrażeniem poziomu. Ten wybór nas generalnie wszystkich chyba zaskoczył. Każdy miał tam swoje jakieś ulubione ciasto. Po zsumowaniu wszystkiego wyszedł wynik zupełnie inny niż się spodziewaliśmy. No. Ale uważam, że i tak zasługuje. A co braliście pod uwagę, decydując o tym, które z tych ciast będzie zajmować kolejne miejsca? Przede wszystkim smak i wygląd, to ma duże znaczenie. Było ciasto, które smakowo było rewelacyjne, natomiast wygląd tak niekoniecznie. No niestety to trzeba zrównoważyć, musi być i smak, i wygląd. No i efekt podania, ja jeszcze oceniałam konsystencję utrzymywania się, nie może się ciasto rozpłynąć nawet w temperaturze pokojowej, a niektóre niestety płynęły. Czyli można powiedzieć, że w przypadku tego ciasta, bo na początku mówiła Pani, że troszkę byliście zdziwieni, to było tak, że to nie było takie ciasto, które powodowało efekt wow, ale było we wszystkich tych kategoriach, jakby kryteriach, które braliście pod uwagę, było dobre. Tak, ono, to ciasto, które wygrało, generalnie zyskało w miarę największą ilość punktów, ale każdy gdzieś tam w głębi miał nadzieję, że coś innego, znaczy miał nadzieję. Każdy był przygotowany, że będzie coś innego. Akurat wpadło na to, każdy był zdziwiony, że tak wyszło. No, no tak chciał los chyba. Ale naprawdę praca zasługiwała na bardzo duże uznanie. Gdy już poznaliśmy zwycięzców, przyszła pora na główny punkt programu sobotniej imprezy. Koncert zespołu Piękni i Młodzi. Pomimo niesprzyjającej aury, padającego deszczu, boisko wypełniło się ludźmi. Koncert zespołu śledziło około 1500 osób. Zdecydowana większość świetnie się bawiła, bo artyści z Pięknych i Młodych są wyjątkowo skuteczni w rozbawianiu publiczności. Kocham,
Super impreza, cudowna zabawa, nawet ten deszcz nie przeszkadzał. Takie komentarze dominowały w rozmowach pomiędzy ludźmi wracającymi do domów z koncertu. Są one najlepszym podsumowaniem sobotniego, jakże udanego wydarzenia. Wszyscy głoszą!